Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Aleksander Iszczuk, naczelnik Wydziału Oświaty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałam się dowiedzieć, bo dzieci ruszyły już do szkół wreszcie. I z radością. No, z mieszaną chyba radością, bo jedne się cieszą, drugie mniej. Ale to dlatego, że się odzwyczaiły. Natomiast jak wygląda sytuacja w szkołach? Bo szkoły tutaj różnie prowadzą lekcje. Czy to jest jakaś możliwość interpretacji szkoły, jak będą prowadzone te lekcje w systemie hybrydowym, czy które klasy idą na zdalne nauczanie? Jak to wygląda? Wrócę do radości, bo wszystko zależy od przyczyny tej radości. I radością niewątpliwie jest spotkanie z koleżankami i kolegami, więc z tego powodu myślę, że wszystkie dzieci się cieszą. Chociaż wstawanie o 8 może okazać się, znaczy na 8 może okazać się problematyczne przez parę dni. Każda szkoła rządzi się wewnętrznie. Dyrektor jest osobą, która koordynuje pracę szkoły. I w zależności od tego, jaka jest specyfika szkoły, jaka jest potrzeba szkoły, wtedy podejmuje decyzję co do sposobu organizacji. Jedyne, co szkoły muszą w tej chwili przez najbliższe 2 tygodnie przestrzegać, to to, żeby w szkole było 50% stanu uczniów i na zmianę. Czy to będzie poniedziałek, wtorek zmiana, czy to będzie raz na tydzień zmiana, czy to będzie co 3 dni zmiana. To jest w gestii szkoły i w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Zwróćmy uwagę, że mamy czas tuż przed egzaminem w klasie 8, ale też w trakcie egzaminu maturalnego jeszcze, więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I różne pomysły szkoły mają. Są szkoły, które uważają, że uczniów klas 8 nie należałoby do egzaminu niepokoić i żeby w tym rytmie, które mają, spokojnie dotrwali i przygotowywali się do tych egzaminów, które rozpoczną się 25 maja. Ale są szkoły też, które powiadają, że mają wystarczająco dużo miejsca, że nic tym uczniom nie grozi, bo to są dwa elementy, które trzeba wziąć pod uwagę. Jeden to jest ten element przygotowania do egzaminu i takiego nierozregulowania tego rytmu przygotowania, a drugi to jest ten element pandemiczny, który też trzeba wziąć pod uwagę, żeby nie było tak, że w poniedziałek ósmoklasista zamelduje się w szkole, a w następny poniedziałek zamelduje się w sanepidzie. No właśnie, szkoły mają wolną rękę, dyrektorzy mają wolną rękę co do ustalania zajęć, a jak wygląda sytuacja z maseczkami? Czy to też leży w gestii dyrektorów, żeby ustalić, czy uczniowie muszą chodzić w maseczkach na korytarzu, muszą być w maseczkach w klasie. Jak to teraz wygląda? Tak, to jest wewnętrzny porządek szkoły. Szkoły zostały wyposażone wcześniej we wszystkie i płyny, i maseczki, co rękawiczki, to co jest potrzebne do zachowania bezpieczeństwa i to jest wewnętrzne uregulowanie, chociaż jeżeli chodzi o przestrzeń wspólną, to jest nakaz odgórny, czyli ministerialny, żeby maseczki na twarzy były. A jak pan ocenia jakby z perspektywy czasu, bo to już właściwie leci nam drugi rok takiej nauki zdalnej, który bardzo ma duży wpływ na psychikę dzieci, na ich jakby też sam stan nauki, bo to jest zupełnie inna nauka. Czy będziemy wkrótce jakby zbierać żniwo tych 2 lat, zwłaszcza w młodszych klasach, że jednak te dzieci dużo straciły, czy uda się to jakoś wyprostować? Jak pan uważa? Ja myślę, że im mniejsze dziecko, tym dłuższy czas przed nim, miejmy nadzieję, bez pandemii i pewne elementy można wyregulować, wyprostować. Nie chcę używać słowa nadgonić, bo to nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o starszą młodzież, tutaj elementy takie na razie wskażę, gdzie trochę pocieszać się możemy. Przy starszej młodzieży możemy liczyć na to, że w przypadku niektórych rozwinęła się troszeczkę szybciej samodzielność, bo tak ten system wymusza. Natomiast nie ma wątpliwości, że jest grupa młodzieży, którym ten stan bardzo utrudniał życie.
I to nie chodzi o wiedzę, tylko chodzi o stan emocjonalny. I pod tym względem myślę, daleka droga przed nami, żeby zdiagnozować, rozpoznać, podjąć działania, pracę z tymi dziećmi, pomóc im odnaleźć się na nowo w rzeczywistości wspólnej. Są to bardzo indywidualne sprawy, także myślę, że tutaj tak zbiorowo nie mamy co myśleć o działaniu, natomiast jedyne, co możemy zrobić dla wszystkich, to poważnie zastanowić się nad tym, jak wyglądają wymagania egzaminacyjne na przyszłość, jak jest ułożona podstawa programowa, no i takie filozoficzne pytanie, co w życiu jest ważne. Przychodzi moment, kiedy być może jakaś definicja nie jest ważniejsza od zdrowia. A czy jakaś pomoc psychologiczna w szkołach, bo no, różnych rzeczy możemy się spodziewać, czy będzie jakiś większy nacisk na to, żeby ewentualnie przypatrywać się uczniom, wspierać ich po powrocie do szkoły, bo no, jednak to jest po tak długiej alienacji społecznej, to jest naprawdę poważny problem. Tak, ja sobie w pełni zdaję sobie sprawę, niejednokrotnie też pracuję online i wiem, co to jest. Tyle dla mnie łatwiej jest, bo zazwyczaj prowadzę zajęcia, więc jestem aktywny. Natomiast w momencie, kiedy człowiek nie jest aktywny, tylko odbiera, to ten czas się dłuży i rzeczywiście coraz trudniej sobie z tym wszystkim poradzić. Tak, w szkole są i pedagodzy, i psychologowie. W niektórych przypadkach, jeżeli był wniosek dyrektora przy organizacji nowego roku szkolnego, czyli tego, który rozpocznie się 1 września, wyrażaliśmy o jakieś niewielkie zwiększenie cząstki etatu na takich fachowców. Natomiast myślę, że w każdej szkole i pedagog, i psycholog są na bieżąco, w miarę na bieżąco, ponieważ młodzież miała do nich dostęp, byli obecni na lekcjach wychowawczych, młodzież ma dostęp do telefonów, wiem, że mogli korzystać, ale no zawsze to jest tak, że jeszcze są tacy, którzy nie chcą się ujawnić. I tutaj jest szerokie pole dla pedagogów, psychologów na to, żeby przypatrzeć się, z kim będą pracować od dzisiaj, czy od momentu, kiedy młodzież przyjdzie. I mam nadzieję, że każda szkoła zaplanowała takie wejście, żeby te interakcje społeczne były liczniejsze niż normalnie w szkole, czyli żeby te zajęcia były otwierające, dawały możliwość porozmawiania, żeby była możliwość wyjścia poza szkołę, trochę mniej formalnie, żeby było można poobserwować młodzież, zobaczyć, kto stoi z boku i te spostrzeżenia później razem ze specjalistami omówić. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo tak naprawdę chyba wszyscy, od nas rodziców, przez dzieci, nauczycieli, mamy trochę taką presję strachu, co będzie, jeśli znowu wybuchnie epidemia. Co będzie, jeśli zdarzy się zachorowanie w jakiejś klasie? Czy to jest też kwestia regulowana przez dyrektorów, że jeśli by się pojawił znowu jakiś przypadek zachorowania, to cała klasa idzie na kwarantannę? Czy jak to wygląda organizacyjnie? Czego możemy się spodziewać? Znaczy, nie wiemy. Czego możemy się spodziewać w przyszłości, nie wiemy. Mhm. I na wszelkie pytania od wielu osób, czy dobrze, że w tej chwili młodzież wraca, że może lepiej byłoby we wrześniu już tak z radością. My nie wiemy, co będzie we wrześniu. Tak, no właśnie, ale no wróżką nikt z nas nie jest i różne sygnały płyną. Obserwujemy, co dzieje się na świecie z różnym natężeniem w różnych krajach. Są kraje, które chlubiły się tym, że sobie poradziła, teraz mają problem, także to jest wszystko nieodgadnione. Natomiast jeżeli chodzi o zachorowania, tutaj wkracza sanepid, tutaj wkraczają służby sanitarne, które decydują mhm. co się dzieje. Także dyrektor ma obowiązek zgłosić i wykonać to, co jest do zrobienia. W tej chwili
Na dzień dzisiejszy mamy jeden przypadek w klasie 1-3 w skali Opola, gdzie dziecko było chore i klasa jest i nauczyciele są na kwarantannie. No, oby takich sytuacji nie było. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. A wszystkim uczniom życzymy powodzenia i oby ta normalność, która powoli wraca, już została z nami po prostu. No i trzymamy kciuki.